Program przeznaczony jest dla widzów pełnoletnich. Ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, sceny na gości oraz więcej takich fajnych rzeczy. Czujcie się ostrzeżeni. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj na tapecie Bingo Toys BT-02 Wind Girl. A po naszemu normalnie to będzie Windblade. Tada! Najpierw lekkie wprowadzenie. Bingo Toys generalnie produkuje produkty kolekcjonerskie za większą kasę. Najczęściej zasłynęły z produkcji wystylizowanych transformerów, a żeby uściślić, to bardziej plastikowych cycków. W tym momencie tutaj mamy jeden właśnie z taki egzemplarz. Wyprodukowali oni również Black Arachne. Tym razem mamy Windblade. Jest jeszcze, z tego co pamiętam, wyprodukowali chyba bodajże Shockwave'a. Rzucają się również na Jazza. Tak czy inaczej, mają kilka produktów już w swoim portfolio. A jak wygląda ten? Za chwilkę się przekonamy. Najpierw możemy obadać same pudełko i tutaj od razu przygotujemy sobie, odkręcę tak na pudełko. Z góry też przepraszam, dawno mnie nie było na... dawno nie robiłem recenzji ze względu na to, że trochę zaczynam już powoli aparat szwankować, też czasu trochę nie miałem, bardzo... Więc w związku z tym z góry przepraszam, że bardzo długo mnie nie było na kanale pod tym kątem. Ale miejmy nadzieję, że uda mi się to jakoś naprawić. Mamy tutaj oczywiście same pudełko, wygląda całkiem spoko, wystylizowane, całkiem fajne. Tutaj mamy Bingo Toys, Wind Girl i tak dalej, trochę pudełko zakurzone, ale i tak leżało w rupie ciarni. Mamy tutaj tryb samolotu po tej stronie, Bingo Toys. To samo tutaj, Wind Girl. Od tej strony to nic. No i od tej strony cała masa chińskich znaczków i kody paskowe. O, takie coś. No i to by było na tyle z pudełkiem. Do kosza, żeby nie zajmowało miejsca, ale oczywiście, żeby nie było posegregowane. Gdyż ja segreguję na śmieci takie, które trzeba wyrzucić i takie, które mogą jeszcze trochę poleżeć. Bo ponieważ, że w samym pudełku będzie, jak w każdej generalnie kolekcjonerskiej figurce, podstawka. I z tą podstawką generalnie muszę powiedzieć jedno, bo już bawiłem się i Windblade, i tą podstawką. Generalnie ta podstawka jest mocno do dupy. Jest giętka, mamy tutaj możliwość oczywiście regulacji w tym miejscu, mamy tu możliwość wyjęcia i zrobienia z jednej takiej dużej. Mamy tam oczywiście jeszcze nakładkę, która pozwoli nam zrobić jedną taką długą podstawkę. Mamy możliwość tutaj ustawiania tego w taki sposób. Mamy tutaj blokadki, mamy tutaj takie coś, ale ten staw jest strasznie luźny, ten zresztą też niezbyt ścisły. Cała podstawka może być rozdzielona na dwa elementy do ustawiania. Szczerze nie jest to moja ulubiona podstawka, więc jeżeli ktoś ma na przykład podstawkę od Yolo Park Megatrona bądź Yolo Park Prima, które osobiście bardzo polecam, tamte podstawki zdecydowanie lepiej wyglądają i zachowują się. Ta jest moim zdaniem totalnie do dupy. Oczywiście jest wykonana z transparentnego plastiku, spoko. Fajnie, że dali, aczkolwiek gdyby nie, bo jak ktoś nie ma innych, no to może być na przykład jedyne rozwiązanie, ale jak macie możliwość znalezienia innej podstawki, proponuję inną podstawkę użyć. Co jeszcze dostaniemy tutaj w zestawie? Akcesoria w torebce ćpunce. Zobaczymy, co tutaj z akcesoriów nasza Windy ma. Przede wszystkim będziemy mieli całą masę rąk. Jak każda figurka kolekcjonerska, do dyspozycji ma oczywiście ręce. Dwie takie do złożenia ich... seksowne serduszko, tak żeby sobie można było składać. Oczywiście jest to figurka z kraju rozklapanego pomidora na białym prześcieradle, więc musi mieć takie serduszka w klimacie. O, żeby była switaśna jak azjatki z koleżu. Następne mamy tutaj ręce, to jest, które leczą. Jedna taka generalnie taka, co to niby palcami może pstryka czy coś takiego. Jedna taka zwykła ręka. Wszystkie ręce są na stawach kulkowych, więc będą łatwe do wymiany są. Mamy takie. Bardzo ładnie wyrzeźbione swoją drogą, więc jeżeli ktoś lubi pozować je, to naprawdę. Mamy, fajna sprawa, mamy oczywiście takie przedłużenie do tych podstawki, ale tak naprawdę ta podstawka, jak już wcześniej wspomniałem, do niczego się nie nadaje, więc tego raczej nie użyję. Następne to ręce, które mają tutaj do trzymania miecza.
za miecz, czyli jeżeli macie ochotę generalnie ją pozować z mieczami, bo ma ich dostępnych aż 6 nożyków, po 2 z każdej wielkości. Wszystkie są zamontowane w naszej figurce, więc w związku z tym na razie ich nie pokazuję, ale będą również dostępne, więc później pokażę przy transformacji i tak dalej, więc będzie można sobie zapozować oczywiście z mieczami. I następną rzeczą, którą tutaj mamy, no to oczywiście buzie, żeby nie było. Mamy taką buzię. Pamiętam, jakbyśmy wetknęli jej podstawkę nie w tą dziurę, co potrzeba. Buźka taka... Następna, no to uśmiechnięta buźka i się śmieje fajnie. Bardzo fajnie, buźki są wymieniane. Tutaj mamy po prostu klipsa, wystarczy o wyjąć i włożyć w tego klipsa, więc są wymieniane. No i jeśli chodzi o akcesoria, no to tyle takich ważniejszych akcesoriów. Teraz przejdźmy do samej figurki i jej akcesoriów. A figurka wygląda mniej więcej tak. Od razu, jak się można domyśleć, wszystkie te różowe, transparentny plastik, to są jej miecze. Więc tak naprawdę cała figurka składa się z całej ilości mieczy. Miecze można zakładać w dowolny sposób. Ja mam akurat w taki sposób te skrzydła. I tutaj macie pełną konfigurację, jak bardzo chcecie te skrzydła ustawić. Można je ustawić bardziej do tyłu, można je ustawić bardziej do przodu. To już będzie zależało od was, jak będziecie się chcieli bawić. Mi akurat się tak przetransformowało i w sumie nawet mi się taki kształt podoba. Jest to dość wystylizowany samolot. Powiedzmy, że dla jego obrony jest to tryb cybertroniański, ale prawda jest taka, że no nie jest to żaden samolot, to jest po prostu kurna babka ze skrzydłami. No i tutaj kolejna rzecz, te skrzydła nie chcą się do końca trzymać, te stateczniki, tak jak powinny. Trzymać się trzymają, nie wypadają zbyt często, jeżeli tego nie ruszamy, tylko postawimy na półce. To się będzie trzymać, ale generalnie nie jest to najmocniejszy uchwyt. Możemy zaobserwować tak, w rzeczywistości jest to babka, bo chyba, że wszystkie cybertroniańskie odrzutowce mają generalnie cycki pod kokpitem i pieroga z tyłu. Ale generalnie jest to cybertroniański odrzutowiec, stylizowany na jakiś cybertroniański odrzutowiec. Można poznać po kokpicie. Kokpit teoretycznie jest otwierany, ale mnie się nie udało tego otworzyć i szczerze mówiąc nawet nie próbuję, ale widać, że jest otwierany, ponieważ ma zawias od otwierania, więc jest otwierany, tylko po prostu nie potrafię tego złapać, żeby wyjąć. No i pierwsze, co tutaj rzuca się w oczy, to przede wszystkim waga figurki. Sama figurka jest naprawdę bardzo ciężka. Wynika to z tego, że oprócz materiału plastiku, który został tu użyty, wszędzie zaobserwujecie stawy metalowe. To akurat jest tutaj jest plastik, ale tutaj już możemy zaobserwować stawy metalowe. Tutaj przy udach mamy stawy metalowe. W łokciach mamy stawy metalowe. Jest naprawdę bardzo dużo tego metalu, dlatego figurka naprawdę sprawia wrażenie, że jest ciężka. Drugą rzeczą, którą możemy tutaj zauważyć, mamy bardzo ładną farbę. Matowy, metaliczny, satynowy, ciord, wie co to jest, ale ten czerwony po prostu rządzi. Wszystko, co jest na czerwono, jest pomalowane tą konkretną farbą i wygląda fenomenalnie. Zaczynając już od kokpitu, który, jak możemy się przypatrzeć, oprócz tego, że pomalowali dziady, to jeszcze tutaj, może z tej strony będzie lepiej widać, cała figurka pokryta jest takimi tutaj napisami po cybertroniańsku. Możemy zaobserwować tutaj. Tu jakieś nadruki, tu jakieś napisy. Przypomina mi to trochę modele Gundama. Też takie napisy były gdzieniegdzie na pancerzach. Tu. Ba, nawet na czarnych elementach też tutaj. Tak więc to wszystko, co jest na czerwono, jest pomalowane bardzo ładnie. Następną rzeczą mamy oczywiście transparentny plastik, który, jak możemy się zorientować, jest w mieczach, mamy tutaj w tych wentylatorach, mamy tutaj na kokpicie, w tej części tutaj też jest transparentny plastik. No i kolejnym plastikiem, jakiego tu użyli, to jest czarny i oczywiście tutaj też pomalowane, różnego rodzaju detale. Bardzo ładnie to wygląda. Od góry, tak. Od dołu, no to niestety, cała figurka, więc nic na to nie poradzimy. Ale ten mold, powiedzmy sobie szczerze, że mold tego samolotu to jest zrobiony dla picu. To nie ma być samolot, to ma być generalnie chodzące cycki i tylko po to została zaprojektowana.
Więc tutaj no nie ma co się czepiać, faktycznie tu postawiono na to, żeby chociaż jeden mold był wypaśny, a drugi okazjonalnie jak tam coś się da zrobić. Możemy zaobserwować, mamy tu też figurka ma zdejmowane, znaczy chowane i wysuwane pod wozie. Możemy je sobie schować w taki sposób pod pancerz i tutaj też ma takie dynksy, które możemy sobie w taki sposób pochować. Troszkę przy tym zyska na aerodynamice, ale też nie za dużo. Z rzeczy, które mogłyby troszeczkę bardziej irytować, bo faktycznie są tu, jest tu parę rzeczy, które bym zmienił. Przede wszystkim sam samolot, oprócz tego, że pod spodem mamy fajną babkę przyklejoną do podwozia, to problem polega na tym, że nic tu się do końca tak naprawdę nie spina tak jak powinno. Generalnie powinna być transformacja taka, że jak ja już coś przetransformuję, no to powinno się to trzymać tak jak producenci zamierzyli. Niestety w tej figurce trzyma się to tylko i wyłącznie dlatego, że figurka ma sztywne w miarę stawy. A otóż, zwróćcie uwagę tutaj, gdzie mamy ewidentnie widać, że są to nogi. One są ruszane, więc możemy co prawda ustawiać sobie te skrzydła jak będziemy chcieli, tak, tak, w razie czego, o, bardziej taką posturę dać taką, czy możemy dać taką. To już będzie zależało od nas podczas lotu, niemniej jednak jest to po prostu efekt tego, że nogi są, nie trzymają się niczego, nie mają żadnego zaczepu. Od boku wygląda tak, aerodynamika już dawno tutaj przestała istnieć, no ale ten samolot nie jest po to, żebyśmy sobie mieli aerodynamiczny odrzutowiec, bo jak ktoś chce ładny odrzutowiec, to kupuje sobie model. Tak czy inaczej, odrzutowiec bardzo negatywnie wygląda, poza farbą, która tutaj rządzi, tak wygląda. Ale porównajmy samego odrzutowca jeszcze przy okazji z figurkami, które mamy dostępne na rynku. Jak to wielkościowo wygląda? Jazz ze skali Legend, Jazz ze skali Generation, Red Alert ze skali MP. I tak naprawdę figurka jest większa od nich wszystkich i z żadną nie trzyma skali. Obejrzyjmy sobie tą figurkę, jeszcze porównajmy ją do skali MP troszeczkę bliżej. Tak mniej więcej wyglądają ze sobą. Jest faktycznie troszeczkę większa. Przejdźmy teraz do samej transformacji figurki, bo to też trzeba tutaj przetransformować. I teraz tak, w samej figurce, zanim jeszcze przetransformujemy, mamy dostępne aż 6 różnych mieczy, o których wspominałem. Większość będzie wkładana tutaj w skrzydła i tutaj w te elementy. Więc obadajmy najpierw mieczunię. Miecz wykonany z transparentnego plastiku, dodane tutaj trochę czerwonych tych dynksów, pomalowane na czarno. Tak się prezentuje. Całkiem fajny. Może być. Dodatkowo dwa takie mniejsze noże. Są tutaj rozdzielane. Jest taki majcher. W sumie nawet jakby fajnie było taki prawdziwy mieć. No i taki mały nożyk tutaj. Jedna rzecz, no mój nożyk tutaj akurat przyszedł do mnie z tym lekkim takim tutaj zgięciem. Widać, że tutaj mamy takie zgięcie. A cóż, zdarza się. I następne, po następnej stronie to są te same nożyki. Tu i tu. Ustawienia skrzydeł, tak jak wcześniej wspomniałem, mogą być one ustawione tak, że będzie to w tą stronę ustawione, o, w taki sposób, może być w taki sposób, jak sobie ustawicie, tak sobie ustawicie, macie pełną konfigurację skrzydeł. Można je nawet tak ustawić, jeżeli chcemy i mieć takie coś. To już będzie zależało od Was, mamy tu pełną dowolność. No więc przejdźmy teraz do rzeczywistej transformacji i przetransformujmy ją. No i teraz wygląda obłędnie, ale obadajmy figurkę z bliska, żeby zobaczyć jej pyska. Ewidentnie widać, że figurka, tak jak zresztą pierwowzór, który był stworzony, jest mniej więcej, służy tutaj inspiracja generalnie kulturą Japonii, kulturą Wschodu i przypomina generalnie takie no, gejsze, nie gejsze, takie troszeczkę w tym klimacie. Bardzo fajne, bardzo mi się to podoba tutaj akurat. Pozłacane te elementy. Trochę mi kamera uciekała, obiekt mi się trochę psuje, więc z góry też przepraszam, kamera mi wysiada. Być może już niedługo recenzji, w ogóle nie mam nadzieję, że jeszcze będę w stanie te recenzje pokazywać. Mamy tutaj pozłacane elementy, ozdobniki. Mamy tutaj bardzo ładnie pomalowany na metaliczny kolor, generalnie takie dodatkowe ozdobniki. Na skrzydłach możemy zaobserwować tutaj też przy okazji dodatkowe napisy. Buźka. Buźka jest fenomenalna,
Spróbuję może tutaj trochę rozjaśnić, żeby pokazać to. Metalicznie na zielono pomalowane oczy. Bardzo fajnie to wygląda. Nie wiem, czy to będzie coś dobrze widać lepiej, czy gorzej. Strasznie prześwietla. Mamy bardzo ładnie metaliczne tutaj oczki. Bardzo ładnie pomalowana tutaj buźka na biało, czerwono, szminka i tym podobne rzeczy. Na cycu znaczy się na... No generalnie na poduszkach powietrznych ma tutaj bardzo ładne napisy dodatkowe. Tutaj mamy dodatkowe metalowe wstawki malowane. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Od razu widać, że kupiłem ją dla jej charakteru. Mamy tutaj dalej, idziemy od razu. Ba, nawet tutaj możemy zaobserwować, że ma pępuszek. Nie wiem po co, ale mnie tam to nie przeszkadza. Ma malutki pępuszek. Ma tutaj generalnie bardzo ładne nawet napisy po tej stronie. Na udach napisy pomalowane na czerwono oczywiście. Poniżej pomalowane na czerwono. No i przy stopach też pomalowany tutaj plastik na ten element. Od boku... Figurka nie posiada zbyt wielkiego plecaka od boku. Możemy zaobserwować, że od boku nie ma zbyt wielkiego plecaka, wszystko w miarę ładnie jest. Z tyłu, no to niestety kokpit trochę zasłania widok, no ale na to już nic nie poradzimy. Natomiast bardzo pięknie prezentują się tutaj te skrzydła i napisy i to wszystko, to się pięknie mieni. Tutaj akurat na kamera nie jest w stanie tego pokazać, ale naprawdę wygląda wszystko bardzo ładnie. Tu możemy zaobserwować to, o czym mówiłem, błyszczące metaliczne stawy, czyli mamy dużo metalu. Tutaj mamy to co mieliśmy w Siege'u, czyli wklęsłe łydki. Bardzo fajna sprawa. No i stopy tutaj, stopy jak to stopy, nic nadzwyczajnego od są. Na wysokim obcasie. Jak mogliśmy się zorientować już po tych kilku chwilach, że stabilność nie jest jej mocną stroną, dlatego dobrze, że ma przy sobie podstawkę. Jednak jeśli chodzi o stanie, na razie da się ją jakoś tam postawić. No dobrze, ale przejdźmy jednak do artykulacji, bo to też może mieć znaczenie w przypadku tej figurki. Głowa. Obrót 360 to zrobi. Do góry nie za wiele, chyba że odtransformujemy ją, to wtedy będzie miała pełen zakres ruchów. Do dołu tyle, czyli w sumie nawet bardzo fajnie. No i 360 zrobi bez problemu. Następną rzeczą tutaj, no to skrzydła. Skrzydła mogą być w pełni artykułowane, bo jeżeli je odepniemy tutaj, to mogą mieć tak, 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 tak. Jak kto chce. Ja jednakowoż wolę je po prostu tutaj podpiąć wtedy, żeby miała większą artykulację przy dłoniach i skrzydła nie wchodziły jej za bardzo w artykulację dłoni. Ale są w pełni ruszane, więc można je sobie tutaj jakoś tam zapozować jak chcemy. Następnym elementem no to ręce. Co do rąk, mamy tutaj naramiennik, który też jest artykułowany. I ręce tyle do boku. 360 zrobią bez problemu. Obrót w bicepsie. Podwójny staw w łokciu. Nadgarstek. Tutaj to ma generalnie w ręku ze względu na transformację ma jeszcze taki staw. No i kulkowy tutaj, więc ma pełen zakres. Tyle, tyle, tyle. Generalnie tak jak staw kulkowy pokazuje. Talia. Z talią będzie największy problem, ponieważ talia jest obracana ogólnie, więc możemy ją w talii obracać. Niedużo, ale tyle ile człowiek zrobi, będzie. No i oczywiście ma też upcruncha. Całkiem sporego. Uda. Zrobią szpagata, prawie. Zrobić zrobią szpagata. Ma jeszcze dodatkowy tutaj, taki dodatkowy staw, co pozwala jej założyć
nogę na nogę, jeżeli ktoś będzie chciał ją pozować z nogą na nogą, jak u Sharon Stone w Nagim Instynkcie, nie ma problemu. Do góry mniej więcej tyle. W kolanie staw podwójny, więc no, do miecza klęknie. Noga oczywiście też obracana. Kostka. No i tutaj mamy też jeszcze względem transformacji takie coś. Łamanie nogi, ale to jest niefajne. Co do tego, obcasy regulowane. Potrafi zrobić tak, potrafi zrobić tak. No i staw kostkowy też jest, jak również jest obracana, bo nogi są wyjmowane, więc można sobie je zapozować jak się chce. Czyli mamy, jak możemy zaobserwować, dość dużą artykulację. Jeszcze przy okazji te elementy tutaj są też na stawach kulkowych, więc możemy je dowolnie sobie pozować, jak będziemy sobie chcieli. Troszeczkę z rzeczy, które zauważyłem, to lepiej je chyba trzymać tak, bo widzę, że tutaj troszeczkę ten staw nie domaga. Nie trzyma tego tak, jak powinien. Często mi to wypada. Powinien być tutaj jakiś większy haczyk, moim zdaniem. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się kradnie, co popadnie. I... gdzie jest broń z mieczem? Trąciłem i wypadło. Porównajmy ją ze skalą Legends, Optimus Prime, skala Masterpiece, Fans Toys, Jazz, 20-centymetrowym Optimusem Prime'em od firmy Yolopark oraz zwyczajnym Deluxem. Tak mniej więcej się skala prezentuje. Zakończmy porównanie i przejdźmy do podsumowania. Figurka jest jak supermodelka, ma tylko stać w różnych pozach i wyglądać obłędnie. Jakiekolwiek inne funkcje przerastają jej kompetencje. Duża ilość akcesoriów to zdecydowanie ułatwia pozowanie oraz animację, jak kogoś to interesuje. Farba jest świetna, a materiały moim zdaniem naprawdę bardzo wysokiej jakości. Żeby nie było tak słodziutko, to czas się trochę poprzypierdzielać. Tryb samolotu mógłby być zdecydowanie bardziej samolotowy i spinać się troszeczkę z deczka lepiej. No ale jak wszyscy wiemy, nie o samolot tu chodziło, tylko o cycki. Stawy kulkowe w nadgarstkach to bardzo fajny pomysł, mają doskonałą artykulację. Niestety zrobiono je po to, żeby móc wymieniać dłonie i moim zdaniem zrobili je aż za łatwo wyjmowane, przez co mogą wypadać łatwiej niż moje zęby. Staw kulkowy w talii jest bardzo ścisły, dla odmiany. I polecam tutaj nasmarować gałę, żeby nie uszkodzić figurki podczas obracania. Tutaj wystarczy zwykły smar, cokolwiek, żeby tylko trochę zmienić tarcie. Podstawka, a raczej materiał, z której ją wykonano, to dowcip. Da się ją zapozować wspólnymi siłami figurki i podstawki, ale mimo wszystko jakieś wymyśle salta w powietrzu to już bardziej abstrakcja, przynajmniej w mojej wersji podstawki. Nie jest ona jakoś wybitnie potrzebna, bo seksowne, wysokie obcasiki potrafią ją utrzymać w pionie, ale jest stabilna jak aktualizacja Origina i bardzo łatwo się wywala. Figurka moim zdaniem to najfajniejsza i najlepsza reprezentacja Windblade na rynku. Niestety, jest to figurka ściśle kolekcjonerska i to właśnie do tych osób jest adresowana. Moja ocena tej figurki to 8 na 10, a szkoda, bo gdyby miała te wszystkie funkcje ponaprawiane, byłaby to spokojnie dycha i nic bym więcej od niej nie wymagał. To by było na tyle w dzisiejszym programie, dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o tej figurce, jak wam się podoba, czy bylibyście zainteresowani też skalą MP, żebym poruszał na swoim kanale jakieś figurki. Przy okazji, jak zwykle przypominam, wciskajcie, jeżeli wam się podobało, subika, dzwoneczek, komentarze, jak najbardziej, bardzo chętnie przyjmę. To by było na tyle, do zobaczenia w następnym programie. Pozdrawiam, pa!